Pracownicy szukają odpowiedzi na pytanie, czy powinni zrezygnować z ulgi dla klasy średniej i złożyć do pracodawcy oświadczenie, stosowne oświadczenie w tej sprawie. Wielu księgowych ostrzega i radzi, aby rezygnować ze stosowania ulgi dla klasy średniej z tego względu, aby uniknąć dopłaty podatku po zakończeniu 2022 roku. Odpowiedź na pytania pracowników, czy na pytanie pracowników, pracownika nie jest prosta i wszystko zależy od indywidualnego przypadku i wysokości wynagrodzenia pracownika. Kadry w Pigułce to Twój praktyczny przewodnik po świecie prawa pracy, a ja mam na imię Donata i zapraszam Cię do obejrzenia tego odcinka. Jednocześnie, jeżeli uważasz, że prawo pracy dotyczy również Ciebie, to będę wdzięczna za subskrypcję tego kanału, odnalezienie mnie w mediach społecznościowych, na Facebooku, LinkedIn czy TikToku. No i zapraszam na blogu. Na blogu znajdziesz przydatne artykuły, materiały do pobrania i wzory dokumentów. Zgodnie z przepisami nowego Polskiego Ładu tak zwanego, czyli ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, ulga dla klasy średniej może być stosowana w odniesieniu do między innymi osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale również na przykład przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych. Ustawa zakłada wprowadzenie ulgi właśnie między innymi dla pracowników, czyli dla osób osiągających przychody z tytułu stosunku pracy, czyli stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej czy spółdzielczego stosunku pracy. Ulga ma dotyczy osób, których suma przychodów w roku podatkowym mieści się w konkretnym przedziale, który widzisz teraz na ekranie. I na mocy przepisu artykułu 32 ust. 2a tej ustawy, o której wspomniałam, za miesiące, których podatnik uzyskał w zakładzie pracy przychody właśnie z tytułu stosunku pracy w wysokości wynoszącej między 5701 zł a 11 141 zł, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej, płatnik, czyli pracodawca, pomniejsza dochód o kwotę ulgi dla pracowników w wysokości obliczonej według wzoru wskazanego w przepisach ustawy. Pracownik, który oszacuje, że jego wynagrodzenie przekroczy wskazany w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidziany próg podatkowy, powinien złożyć wniosek o rezygnację z ulgi dla klasy średniej. Przekroczenie limitu progu podatkowego nie pozwala na zastosowanie ulgi względem podatnika, czyli pracownika, i może wiązać się z koniecznością zwrotu niedopłaty podatku w zeznaniu rocznym. Przyjrzyjmy się temu na przykładzie. Pracownik jest wynagradzany stałą stawką miesięczną w wysokości 8000 zł brutto. W związku z planowanym rozwiązaniem umowy o pracę pod koniec marca 2022 roku wysokość wypłaconego mu wynagrodzenia wyniesie 24 tysiące brutto. Pracownik rozwiązuje umowę, ponieważ przechodzi na emeryturę, w związku z czym otrzyma odprawę emerytalną w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia 8000. I w tym przypadku pracownik nie musi składać wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej, ponieważ jego roczne przychody wyniosą 32 tysiące. Pracownikowi przysługuje ulga dla klasy średniej od przychodów właśnie w tej wysokości. Przykład drugi. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 6 tysięcy zł brutto. Pracownikowi przysługują również premie kwartalne w wysokości wynagrodzenia miesięcznego, czyli w tym przypadku 4 razy 6 tysięcy zł, 24 tysiące zł. Przychody pracownika w 2022 roku wyniosą łącznie 72 tysiące. Pracownik nie złożył wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej. Pracownik ten dodatkowo rozlicza się z małżonką, a roczny przychód małżonki wynosi 132 tysiące. Pracownik w tym przypadku nie musi składać wniosku o niestosowanie ulgi dla klasy średniej, ponieważ rozliczy się z żoną, a ulga dla klasy średniej będzie im obojgu przysługiwała od łącznego ich przychodu w wysokości 102 tysięcy, ponieważ tą łączną wartość przychodu dzielimy na 2.
pracownik może zrezygnować z zastosowania ulgi dla klasy średniej w danym roku kalendarzowym i dokonuje tego, składając do pracodawcy stosowne oświadczenie. Złożenie oświadczenia co do zasady chroni pracownika przed koniecznością dopłaty podatku po zakończeniu roku podatkowego, czyli w 2023 roku. Jeżeli pracownik złoży wniosek o rezygnację z ulgi dla klasy średniej i nie przekroczy górnej granicy limitu, w takim przypadku ulgę dla klasy średniej otrzyma po prostu w zeznaniu rocznym. Jeżeli interesuje Cię ta tematyka, chcesz zobaczyć więcej przykładów, w jaki sposób ulga dla klasy średniej wpływa na wysokość wynagrodzenia, to zapraszam na bloga, linki do poszczególnych artykułów oczywiście umieszczę w sekcji opisu pod tym filmem, a jeżeli masz jakieś pytania, pozostaw je proszę w sekcji komentarzy. Zachęcam do obejrzenia kolejnych filmów, fajnie, że jesteś i do zobaczenia.